Szanowni Państwo, ostatni młody zdolny uczeń szkół ZTZ-u zakwalifikowany do finału Festiwalu Talentów. Jakub Ślusarski z numerem 20. Kuba jest uczniem klasy drugiej Technikum Informatycznego o profilu policyjnym szkół ZTZ w Kielcach. Jak Państwo widzą, ma kimono, będzie emocjonujący pokaz. Jego atrybutem jest właśnie białe kimono. Z pewnością ma waleczne serce, jest młody i gniewny, a jego pokój tonie w trofeach. Pasjonują go sztuki walki. Odpowiednich technik, w odpowiednim tempie i czasie. Do wykonania takiego poziomu potrzeba lata praktyk. Nie uciekajcie ze sceny. Jakie pierwsze wrażenie?
dzień. A u ciebie? U mnie. Szanowni Państwo, te reakcje mówią same za siebie. Przyszedł czas na wręczenie nagrody publiczności. Bardzo proszę pana prezesa Jerzego Wątrobę i pana Rafała Bernackiego i Marcina Borunia o wręczenie tej nagrody. Wkradł się błąd, bo tutaj pan prezes nie chciał już wychodzić, żeby się nie narażać, więc ja z prawdziwą przyjemnością ogłoszę laureata tej wyjątkowej nagrody, bo jest laureatem Nagrody od Państwa, Nagrody Publiczności. I tę nagrodę otrzymała pan Jakub Ślusarski. Gratulujemy naszym finalistom, a wszystkim pozostałym uczestnikom zostaną wręczone dyplomy i upominki. Szanowni Państwo, bardzo proszę jeszcze pana prezesa Jerzego Wątrobę o podsumowanie i zakończenie dzisiejszej imprezy. Najgorzej jest skończyć to, co jest tak przyjemne i ja nie ukrywam, że dumny jestem po dzisiejszym dniu. Dumny jestem z tych cech, które ma nasza młodzież. Dumny jestem również z waszego zachowania. Wspaniałe zachowanie popierające własnych kolegów. Pięknie zachowujecie się również na scenie. Ale kiedyś trzeba również skończyć takie imprezy. Dwa zdania jeszcze. Miód na moje serce. Dziękuję wam za to. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie. Szanowni Państwo, jeszcze raz bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym. Uroczystą galę wieńczącą tegoroczną edycję Festiwalu Talentów uważamy za zamkniętą, a prowadzili ją dla Państwa Grażyna Jaśkowska i Piotr Szczepański. Dziękujemy bardzo. Do widzenia Państwu. Dziękujemy serdecznie.